Będę strasznie tęskniła. Już płakałam parę razy. Wiem, że Bagus niedługo przyjedzie. Prawdopodobnie za miesiąc. Ale wciąż. Wam pokazać, że też ludzie bardzo często mają swoje stacje benzynowe. Nie można sobie podjechać, wziąć benzynę, może troszeczkę droższe niż na stacji i pojechać. I to jest legalne. Albo w takich urządzeniach, albo w maszynach, albo w butelkach. Właśnie czekamy na ostatnie jedzonko w naszym warunku, w którym już byliśmy. Are you happy that I'm leaving? But you will not cry. No. Nie. Mój chłopak nie jest smutny. Nie smutny. Smutny. Oh, our food is almost ready. To mamy ryż, mamy sajon idzio, czyli grillowane warzywa z mięskiem i z wątróbką. Fuyunkai także jest gotowe z sosikiem, więc mamy ucztę i ogromną. Jak wygląda lotnisko na Bali w czasie epidemii koronawirusa? Spokojnie, praktycznie nikt nie nosi masek oprócz pracowników i to też nie wszystkich. Ja mam maseczkę na wszelki wypadek, jednak w Doha się troszeczkę boję. Za pół godziny mam lot, już oczywiście bardzo tęsknię, ale... Mam nadzieję, że szybko się zobaczy już z Bagusem. Półtora miesiąca. Wszyscy Gucci. Inne sklepy, jak na lotnisko przystało, całkiem ładne. Oczywiście jestem spóźniona. Sprawdziłam zły gate. Albo zmienili, jak rozmawiam przez telefon. Więc biegnę z jednego końca lotniska na drugi, ale raczej zdążę. Zawsze coś się dzieje. Update, chyba już jestem blisko mojego gate'u, więc raczej zdążyłam. Lotnisko Chopina w Warszawie koło godziny 6 pod wieczór. Pustki, wszędzie pustki. Nic ciekawego nawet do pokazania. Trochę ludzi w maseczkach. W Polsce widać, że to jest bardziej popularne. Ale wciąż nie każdy chodzi. Właśnie jestem z mamą nad Szczeszynkiem. Cześć! Wyszłyśmy na spacer zobaczyć, czy ludzie wszyscy się pochowali po domach, czy jednak z nich wychodzą. Wychodzą. Jest piękna pogoda i trzeba wyjść na zewnątrz. Nie można zamknąć się przy czterech ścianach. Ale przestrzegać 1,5 metra od ludzi, tak? No. 1,5 metra musi być.